No hej, jestem Dotrak i witam was w kolejnym odcinku z Cywilizacji. Ogólnie pod poprzednim odcinkiem nieźle mi połapkowaliście. Znaczy oczywiście nie jestem zły, bo ja się łapkami nie przejmuję i tak troszeczkę. W sumie nie wiedziałem o tym, żeby tych państw, miast nie podbijać. Na dodatek zrobiliśmy sobie wroga, ale i tak prędzej czy później jakieś państwo trzeba zacząć podbijać. Na dodatek myślę, że oni niestety również nie są zbyt przyjaźnie do nas nastawieni. Przed chwilą dosłownie chyba turę wcześniej kolej z Irokezów zaproponował nam pokój, ale ja jakoś nie chcę z nim tego pokoju mieć, chcę go zniszczyć już do końca. Tak wiem, jestem sadystą, ale zdarza się. Na dodatek muszę. Ile tutaj katapult stacjonuje? Ja, no oni raczej nie będą chcieli tego odbijać. Tak więc chciałbym, aby ten generał zbudował w tym miejscu cytadelę i w miejscu tej cytadeli, na polu z cytadelą, postawię katapultę i wtedy katapulta sobie wszystkich będzie fajnie ostrzeliwała, którzy będą szli tędy. Wydaje mi się, że to jest całkiem dobry pomysł. Natomiast resztę będę przemieszczał w kierunku Grand River, czyli tego mojego wymarzonego miasta, które wreszcie chciałbym zająć. Tylko że do Onondagi przemieszczę łuczników. Okej, łucznicy zaraz tam będą. Jaka jest jeszcze jednostka bez rozkazów? Tamci. Okej, ci łucznicy sobie już też idą na front powolutku i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo Grand River to jest naprawdę super miasto pod względem, że jest sporo żelaza, sporo wszystkiego i dlatego również po prostu chcę je podbić, tak. Nie będzie traktatu pokojowego, bo oni są słabi i my ich pokonamy. Co tam Arabowie deklarują w tej chwili? No już tysiączny rok. To 60. tura. Arabia ogłasza światu, że Erywań znajduje się pod ochroną. Zaatakowanie tego miasta, państwa lub zażądanie od niego daniny znacząco zaszkodzi stosunkom dyplomatycznym i może doprowadzić do wybuchu wojny. No to tak samo jak z Irokezami. Ups. Okej, tutaj już cytadela jest zbudowana. Sobie postawię w tym miejscu katapultę, niech tutaj sobie czuwa. Natomiast oni nie mają żadnych łuczników, mogę ich spokojnie nawet teraz odstrzelić. To jest dość zastanawiające, w ogóle się nie bronią, ale chyba nie mają czym, są dość biedni po tej wojnie, po moim ataku. Okej, powoli przesuwam te moje wojska w kierunku tej doliny pustynnej. No i niestety tu jest takie złe uformowanie tego terenu, że to jest takie powolne i no niestety, trzeba poczekać. Oj. A to skubańcy jedne. W ogóle, dlaczego oni zostawili Grand River bez opieki? To jest zastanawiające. Na serio. No i wbili do nich coś mnisi i nawrócili na protestantyzm. Nie no, super. Z jednej strony to dobrze, że ci włócznicy tutaj do nas zeszli z granic miasta. To znak, że będziemy mogli ich zniszczyć. O, no. I nie ma już jednej jednostki. Naprawdę tamci włócznicy mogą zagrozić tym naszym łucznikom, ale no, to wojna w końcu. O. Super. Myślę, że jednak nie będę marnował zdrowia swojej jednostki włóczników na atak na wroga. Po prostu ich ufortyfikuję tutaj.
i wtedy nic złego nie powinno im się stać. No i nadal oczywiście przesuwam te moje jednostki w kierunku... Ej, co ja zrobiłem? No to się popisałem w tej chwili. Masakra. Przyjmiemy sobie honor, bo już o tym myślałem. No to jest idealne dla armii, także niech honor zostanie przyjęty. I zamkniemy to. I teraz tak. Po pierwsze chciałbym wycofać swoich łuczników stąd. O tych, bo to będzie tak, że zaraz tamci przyjdą z jakąś małą armią pod Onondagę. I stracimy to miasto. Nie wiem, jak to się stało, że tak szybko przesunąłem tych łuczników spod miasta aż tutaj, ale to chyba przez to, że był ten atak i zapomniałem o tym najzwyczajniej w świecie. Ale dobrze, że mamy tutaj katapulty, to one również są w stanie coś zrobić, wiecie. Dlatego myślę, że Grand River zostanie podbite dość szybko, o ile nikt tam nie dojdzie z żadnego wojska ich i nie zacznie go bronić. Oby. Teraz wystarczy tylko czekać, aż te katapulty jakoś tutaj się doczłapią. Niech łucznicy się leczą. W ogóle tamci jacyś tacy zaniedbani. Żadnych ulepszeń, nie mają żadnych farm. Jak oni żyją sobie? W takim razie przesunę tych włóczników i postaram się wrócić tymi moimi łucznikami w rejon tego mojego nowego podbitego miasta. Aha. Tutaj sobie poczekam z tą katapultą, bo nie zmieści się. Szkoda, że dwie jednostki nie mogą przybywać na tym samym polu, to jest dość problematyczne. Ustrzelę sobie tych włóczników. Mam nadzieję, że ich nie sprowokuje i nie zajdą tutaj. A zresztą i tak nam nic nie zrobią. Okej. Tam kto? A nie. To tylko ten koleś. W ogóle co oni mają za religię? A, bo to jest... tłogodło. Spoko, oni mają protestantyzm, tak? Nieważne. W ogóle koniec jest już bliski. A nie, potrafię rozpoznać klęskę. Chcesz przedyskutować warunki? Chyba jego, swoją klęskę potrafi rozpoznać. Cofnę się tymi łucznikami do miasta, bo jednak muszę utrzymać to, co zdobyłem. To by było trochę bez sensu, gdybym nagle stracił znacznie większe miasto. Kosztem podbicia mniejszego, choć również też dość przydatnego. Okej, kontynuuję ostrzał tych włóczników. Ach, mnie korci, żeby tutaj podejść, ale gdy ja tutaj podejdę, to już są tylko dwie kratki i z Grand River ostrzelają mi tą jednostkę, a tego nie chcę. No, mogę wybrać produkcję w Kabulu. W tym państwie, mieście podbitym przeze mnie. Okej. Cóż, mógłbym tutaj stworzyć... książęce stajnie. Książęce stajnie są idealne, bo to jest budynek tylko polski. Tylko Polacy w tej grze mogą to budować. I zwiększą produkcję w mieście, jeżeli na terenie państwa są koniki lub jakieś bydło. Ogólnie zwierzyna hodowlana. Kikunie. Kabul może ostrzelać wroga. Kto tam pływa? Jakaś zwykła barbarzyńska barka. Wreszcie. Wreszcie się ta katapulta może ruszyć. W ogóle tam też jacyś włócznicy stoją. Jestem nieprzytomny. Okej, także jesteśmy prawie gotowi do ataku. No ja nie mogę, jakaś ćma mi głupia znów wleciała. Beskitu, zawsze jak nagrywam odcinek z cywilizacji, to coś mi do pokoju musi wlecieć. No. Okropieństwo. Okropieństwo. Okej, sorry za taki
Przerywnik nieprofesjonalny. Następna tura. Myślę, że za dwie tury możemy rozpocząć swój atak. Chcę to miasto w swoim posiadaniu. Jak te tury się długo... O, mamy gildię. Fajnie. Teraz... możemy budować punkty handlowe. Punkty handlowe dostarczają nam złoto. Możemy również nastawiać produkty w tym mieście pod kątem właśnie bogacenia się. Więc jeśli na przykład macie kryzys, to wtedy... O, średniowiecze. Właśnie gdy macie na przykład kryzys, to sobie w Krakowie wybieracie, aby... aby produkowało się bogactwo. I wtedy jest lepiej już z tymi finansami. No właśnie. W Krakowie również muszę wybrać produkcję. O! Mam teraz szlak handlowy tylko i wyłącznie z Alma-Atą. Tak więc... może stworzę sobie... karawanseraj. I będzie jakiś kolejny szlak, który przynosi nam złoto, naukę i takie tam. Kodeks Wojownika. 15% produkcji podczas szkolenia jednostek walczących w zwarciu, a w pobliżu stolicy pojawia się Wielki Generał. Wielcy generałowie pojawiają się o 25% szybciej. I później od kodeksu wojownika przechodzimy do tradycji wojskowej. Jednostki zyskują 50% więcej doświadczenia w walce. To jest super. Dyscyplina. Okej, przyjmiemy ten kodeks wojownika. Pojawił się również nasz Wielki Generał, także przeprowadzę go w okolice naszej bitwy. Już nie będę żadnych fortec budował. Tak naprawdę nie wiem, czy to było konieczne. Ale w Cytadeli jednostki mają 100%, tak? 100% obrony. Także nie jest to takie głupie. O, coraz jest ich już mniej. Nadal przesuwam te katapulty. W razie czego również postawię tych łuczników tutaj pomiędzy tymi górami, aby zaatakowali. Gdyby jednak Grand River sobie poradził. Chociaż nie, to jest małe miasto, ma 16 punktów obronności. Damy radę. Co teraz wynaleźć? Filozofia. Z filozofii do teologii. Jak najszybciej chciałbym mieć kuszników. I to jest fakt. Także zrobię mechanikę. No nie, kuszników. Kusznicy są super, uwielbiam ich, bo są skuteczni w walce i... z nimi podbijanie miast jest o wiele łatwiejsze. Gildia artystów. Gildia artystów pozwala ci tworzyć wielkich artystów. No okej, tego się można było domyślać. Poprzez przydzielanie do niej specjalistów. Wielki artysta to nowy rodzaj wielkiego człowieka, który umożliwia tworzenie wielkich dzieł sztuki niezbędnych do generowania turystyki i odniesienia zwycięstwa kulturowego. Okej, o już tutaj ktoś idzie. To ostrzelimy. Ej, nie możemy ostrzelić. No to fajnie. Ojej. Przesunę się tymi włócznikami trochę, aby mogli ostrzelać tych włóczników wrogich. Okej, czas atakować te Grand River. Zdecydowanie czas atakować. Już przesunę te swoje jednostki tutaj. Nie, no weźmiemy to, damy radę. Kurde, no. Z pewnością. To przecież aż takie trudne chyba nie jest. O, zlikwidowaliśmy włóczników. Świetnie. Także teraz łucznicy będą mogli ostrzelać Grand River. Tutaj przed miastem będą włócznicy. Tutaj po lewej, na wzgórzu. Katapulty. Okidoki, damy radę. Ale stresuję się jak cholera, powiem wam szczerze. Zawsze mam tak, że gdy podbijałem jakieś miasta... to jest takie stresujące dla mnie. Twoje miasto stało się religijne. A co, tam jesteś misjonarze pewnie. Islam. No, wiedziałem. Tamci z Songhaju zapewne. Tak, to byli misjonarze songhajscy. To oni tacy są.
No i powolutku, spokojnie, sobie ich osłabiamy. Tak, będą dwie tury. Bo teraz ich nie mogę zaatakować, to sobie wejdę na wzgórze. Niech tamci się fortyfikują, znaczy czuwają. No i okej, przechodzimy do następnej tury. Włócznicy spod Dagi się usunęli, albo poszli tam do Grand River. Wiecie co, zmienię nazwę temu miastu, nie wiem, na jakiś Poznań lub cokolwiek, albo Wąchock, o, może być Wąchock. Jak to się pisze, jak to jest napisane? Wąchock? Jak ja zrobię jakiś błąd, niech będzie, niech będą. O, widziałem taką wieś, Kurejwa. O, nazwę tak to miasto. Kurejwa. No właśnie tak. No, oryginalnie. Jaka jednostka bez ruchów? A. Okej, więc niech ci ucznicy sobie pilnują. No, come on, chcę już to podbić. Nie. Prawie mnie zniszczyli. No te katapulty chyba. Przynajmniej ta jedna jednostka katapult nie przetrwa. Ale... to nic takiego. W tej turze już ich przejmę. Tak. Pięknie. Tak więc Grand River jest pod naszym panowaniem. Zaraz będzie. Teraz jest. Stworzę miasto marionetkowe, aby nie było aż tak wielkiego niezadowolenia. Chociaż... nie, przyłączę już to miasto, bo w sumie pomiędzy minus 4 niezadowolenia a 6 to nie jest aż taka duża różnica. Tak więc mamy niezadowolenie. Wybiorę produkcję, a teraz w Łodzi. Myślałem, że tam muszę wybrać produkcję. Ale okej, najpierw gra sobie życzy, abym wybrał Łódź. Posąg Zeusa. Wymaga honoru. Wszystkie jednostki zyskują 15% siły bojowej podczas atakowania miast. Super. Posąg Zeusa w Łodzi, niech się buduje. Mhm. I teraz, czy... dlaczego... dlaczego Kurejwa nie jest połączona z Krakowem ani Kabulem? Na serio, istnieje taka wieś. Usunięto... o. Las. Czy tamci robotnicy mogą coś robić? Ja naprawdę anuluję im to, tą automatyzację i zacznę nimi sterować, aby zrobili jakieś szlaki handlowe pomiędzy tymi moimi miastami, bo tracę przez to na złocie. No zobaczcie, to jest tak, że mamy również złoto ze szlaków handlowych pomiędzy miastami, a nie, pomiędzy połączeniami z moimi miastami, a stolicą. I teraz zarabiamy 21 złota na tym, a gdybyśmy połączyli naszą sieć komunikacyjną z Kurejwą oraz z Grand River, nie zmienię tę nazwę na coś lepszego, to zyskalibyśmy więcej. Jakie miasto im jeszcze zostało? Tutaj coś jest. Aż zerknę na dyplomację. No, jesteśmy pierwsi, ale... aż się dziwię, że Askia jest taki dość potężny. To nie wiem, jakimiś wojownikami stacjonuje w tym Gen. Tak, nie wiem, może to tylko pozory, ale wydaje się dość słaby, takim biedakiem. Wydaje. Dobra, przejdę z tym generałem pod okolice Krakowa. Tak więc Grand River jest podbite. Niech tam stacjonuje sobie łucznik jeden w mieście. Dalej jakiś włócznik tutaj na granicy z Erywaniem. Erywanie jest chroniony przez Arabów, tak? O, mamy kolosa. Człowiek ten stanął krakiem nad światem jak kolos. Zyskuje dodatkowe miejsce na szlak handlowy. No i tamten koleś mówi. Zerkamy wokół, szukając sobie upodlonych gruntów. No ale tak czy inaczej, szlaki handlowe innych graczy prowadzące do miasta z kolosem wytworzą dodatkowe 2 złota dla właściciela miasta.
a właściciel szlaku handlowego otrzyma dodatkowo jedno złota za ten szlak handlowy. Miasto musi być wybudowane na wybrzeżu, no to jest oczywiste. Okej. W takim razie, niech te leniwce budują z tego Krakowa drogę do Kurejwy, albo do Grand River, cokolwiek. Nieważne. Bo to tak być nie może. W Warszawie chciałbym wybudować jakiś budynek, który dałby im szczęście. Ale... No nie będzie takie proste. Koszary. No chociaż koszary chyba kiedyś już... Znaczy, jeżeli się tam odpowiednio rozwinie, niektóre rzeczy to dają szczęście, ale... Nie, teraz nie możemy. W takim razie... Sporo już tego złota teraz mamy. A zbrojnych. Zróbmy zbrojnych, stwórzmy zbrojnych. A mogę awansować tych moich uczników. Super. Okej, więc łucznicy już stacjonują w Grand River, fajnie. I teraz muszę się uporać z tymi wojskami, które są tutaj, bo jest ich sporo. Nie wiem, chyba przejdę do Kurejwy. Nie no, to jest durne. Wybaczcie. Ale no na serio, już wolę mieć jakąś nazwę durną tego miasta niż ono coś tam. Nawet nie potrafię tego wymówić. Ha. To tutaj zaznaczę, żeby sobie pilnowali. O, mamy statek handlowy. Statki handlowe słyszałem, że są lepsze od tych karawan całych. Genewa. O, połączę się z Genewą. Super. Zrobimy na tym. Ta cywilizacja to jest naprawdę tak wciągająca gra. Do żadnej serii nie podchodzę z taką chęcią, aby ją nagrywać jak do cywilizacji. Genialne. O, chcecie traktat pokojowy? Nie będzie pokoju. Ma 0 złota, on jest z bankrutem. On jest z bankrutem. A jakie on ma miasta? Brak miast, którymi można handlować. Czyli ma jedno miasto. Tego co myślę. Czy tak mi się wydaje, bo gdyby miał dwa, to by mógł przynajmniej jednym handlować. Okej, czyli mamy teraz łatwiej. Odrzucę oczywiście ten traktat. Na dodatek sprawdzę, jak oni się teraz tutaj, jaki jest ich stosunek do mnie w tej chwili. Nie no, Harun al-Rashid, obiecaliście innym... Poczekaj, co on tam mówił? Obiecaliście innym cywilizacjom odsunąć wojska od ich granic i złamaliście dane słowo. O kurde. Cywilizacje, które cenimy bardziej niż was, potępiły was. A, Hiawata. No bez hitu, Hiawata. Hiawatę cenią. Uważają, że stanowicie wielkie zagrożenie dla pokoju na świecie. Tak oni nie lubią wojowniczych nacji. Tak więc, jak widzicie, lubię grać w ten sposób. Ja lubię grać właśnie tak wojowniczo, także... nie miejcie mi tego za złe. Okej, okay, taki jest mój po prostu styl gry. Na dodatek jest tylko gra, więc... Nie chcę niektórych obrazić, ale wydaje mi się, że... większość z was podchodzi do tego zbyt poważnie. Może... O Jezu, nie większość. Niektórzy. Niektórzy. Okej, okay. Co ja z tym mam generałem zrobić? A, tego generała przetransportuję sobie też w okolice Kurejwy. I sobie klikniemy następną turę. Która jest godzina? Ile już to nagrywam? No, jeszcze trochę. Parę minutek. O, w Krakowie za niedługo powinna się zbudować karawana. To sobie wtedy zobaczymy, z jakim miastem możemy jeszcze nawiązać jakiś szlak handlowy. Tamci niech się leczą. Co ja mogę w sumie zrobić? Mógłbym się wybrać z tymi włócznikami tutaj naokoło, troszeczkę pozwiedzać, bo jednak tutaj jest wielka biała plama, bez skojarzeń. I chciałbym wiedzieć, co tam jest. Wybiorę produkcję w Kabulu. Mur wodny.
Mur wodny, młyn wodny. Aha. Kaplica. Okej, ten młyn wodny. Nawet doradca do spraw gospodarki zaleca ten wybór. Kto tam jest? Czy ja jeszcze tutaj mogę... Właśnie, jakbym wszedł w pomoc. Nie, to jest Civilopedia. Kongres Światowy. Nie, to jeszcze nie teraz. I co? Pamiętam, że było coś takiego jak... pewne samouczki. A wiecie co? Nieważne. Klikamy następną turę. A nie. Wreszcie robotnicy już mogą zacząć coś robić. To co im każe. Niech się połączą z Kurejwą. Czy oni teraz idą... Myślałem, że jakoś się wybudują tutaj. Tak naokoło, a nie będą... Co za debile. Zawsze nie po mojej myśli. Okej, ale jestem względnie zadowolony z tego podbicia Grandview'a. Zobaczcie, mam już 7 żelaza wreszcie. Naprawdę się w przyszłości przydaje z racji tego, że... katapulty, czy tam... Nie katapulty, ale jakieś inne jednostki. No, po prostu potrzeba żelaza cały czas. Tak mniej więcej do współczesności. Do epoki przemysłowej. O, tu jest następna góra. Dobra, tak więc skończę ten odcinek na dzisiaj. Mam nadzieję, że mi się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapki w górę mile widziane i zapraszam Was do komentowania oraz subskrybowania mojego kanału oraz wbijajcie na Face'a, bo... i zalajkujcie, to wtedy będziecie na bieżąco. W sumie założyłem konto tam tylko właśnie dlatego, abyście mieli szybszy dostęp do moich filmików, bo wiadomo, że YouTube szwankuje ostatnio i to tak ostro. Z tymi subskrypcjami czasami po prostu moje przesłane filmiki nie pojawiają się w aktywnościach i to jest naprawdę słabe. Yo!